Hej kochani, witam się z wami w kolejnym vlogu. Zbieram się, mój mąż już jest w drodze do domu, więc trzeba z ciebie człowieka zrobić, nie? Nie, no żartuję, nie, ogarniam się trochę. Wczoraj w ogóle powiem wam, że tak się tragicznie czułam, ale to jest moja głupota. Ja ogólnie dbam o to, co jem, to znaczy może nie o tyle dbam o to, co jem, tylko dbam, żeby jeść. Nie głodzę się, nic takiego. W ogóle ja jestem... Chyba nie ma bardziej nie nadającej się osoby do diety niż ja. A gdzie ja się w ogóle wybieram? Do sklepu. Zupę mam, muszę coś kupić na ten i coś do picia. W ogóle jest tak ciepło, tak fajnie. A teraz tak, patrzcie, jaki mam piękny zegarek. No, ja wam mówię, miliony monet. 60 euro. Jest genialny ten zegarek. Jest tak lekki, że go nie czuć na ręce. Marka się do mnie odezwała. Oni tak na okrągło, praktycznie codziennie, ja nie wiem, ale lasu to ja tam nie widzę, ale codziennie coś rżną. Ludzie tu pracują. Już? Dzięki. Marka się do mnie odezwała i powiem wam, że tak wyszło, mówię, 60 euro? To będzie na chwilę. Ale ten zegarek jest genialny. 60 euro. A wy możecie go mieć za 30. Co powinien być taki zegarek? No, żeby się dało na nim na przykład odczytać wiadomości. Da się. Żeby się dało odebrać rozmowy. Da się, wiecie co, ja w to nie wierzyłam. Ja myślałam, że to będzie tylko taka, że przychodzi tak, tak jak mam, podobny mam na różowym. Nie będę tu mówić markami, no bo to jest czas dla tego zegarka. Markę wam tutaj wyświetlę, bo nie wiem jak się to czyta na ten moment, ale pewnie się dowiem. I przez niego można gadać, serio, przez niego można gadać. Za 30 euro dziewczyny możecie teraz sobie pogadać. I sprawa wygląda tak, że możecie sterować z niego muzyką, którą słuchacie w telefonie. Możecie sobie włączyć tryb zrelaksuj się. Zrelaksuj się. To jest mi bardzo, bardzo ostatnio. Możecie znajść telefon. To jest najlepsza opcja, jaka... Mam zegarek jeden, ale na którym się nie da odbierać rozmów i przez niego rozmawiać. A tutaj ja naciskam sobie i on mi ten telefon gdzieś tu w zgiełku codzienności mojego rozgardiaszu domowego, gdzie ja kładę telefon, ja za 2 minuty nie wiem, gdzie ja go położyłam. On mi go odnajduje, więc ja się nie stresuję. Ma minutnik, ma stoper, to co mi jest potrzebne na siłowni. Ma kamerę, czyli możecie sobie, wiecie, jakby z pilocika selfiacza strzelać z ukochanym. Ma różne ustawienia, ma tyle tarcz, że ja zostałam przy fabrycznej, bo to jest nie do, ale pewnie niedługo jaka jesieniarska wpadnie. I dalej co mamy? Pogodę, no sen może wam, ale ktoś śpi w zegarku, ja tego nie rozumiem. Ciśnienie, tlen we krwi, puls. Ja sobie to ostatnio wszystko mierzyłam, bo powiem wam, że wczoraj to miałam taki dzień, ale to taki dzień i to jest dowód na to, że jestem przemęczona, że prawie zemdlałam na siłowni. Cicho, mama nie. Bo byłam za mamą i robiłam i wyskoczyło mi nawet na zegarku wysokie tętno. Ja mówię, wysokie tętno przy hipotrastach, no ale czułam, że się tak spompowałam nawet na bieżni czy orbitreku. No i zeszłam i tak, siku mi się zachciało. Poszłam do, ja w tej toalecie myślę, prawie wybiłam głowę w drzwiach, nie? I bym tak z kołem tyłki wyleciała z tego. Słabo mi się zrobiło strasznie. Potem stwierdziłam, że no, moje śniadanie to nie było śniadanie tego czasu i doszło do mnie, że ja przecież kolacji nie zjadłam, bo miałam gości i tu coś podjadłam, tu coś i nie było nic tam konkretnego i odżywczego w tej kolacji. A ja uwierzcie mi, że może nie tyle dbam o to, co jem, ale żeby jeść dbam, bo ja kocham jeść. Ja kocham jedzenie ponad wszystko. I jem. Tak sobie damy, będziemy.
Wyłączyło mi się nagrywanie. Nie wiem, na czym skończyłam, ale włączacie sobie tu wszystko z poziomu aplikacji na telefonie, którą macie do zegarka. Możecie sobie ustawić cykl nawet, wiecie, Wam śledzi menstruacyjny, kiedy mieliście ostatni okres, kiedy tam mogłaby wypadać owulacja i tak dalej, i tak dalej. Wiadomo, tutaj przez zamknięte oko, ale ja nigdy nie pamiętam, kiedy ona była ostatni raz i kiedy się mogę zdziwić. Oby nie. Aby zawsze była i przechodziła. Tu jest moja książka, taka obszarpana, zaraz Wam powiem, bo Barbara wychodzi na wyższy stopień świadomości i nauki i w ogóle wszystkiego. No i co jeszcze? Temperatura w ogóle ma świetny, nie wiem jak to się mówi w przypadku zegarków, jak źle to mnie poprawcie, ale chcę być teraz taka, że się znam. Świetny interfejs, ja nie. Ja nie wiem, ale zegarek jest super, bardzo przyjemna jest ta opaska, jeżeli macie, o, niektórzy mają czasami uczulenia na metale, no nie, na przykład jak są metalowe te sprzączki, tu jest plastikowa, to może dla niektórych być plus, dla niektórych minus, ale mam koleżankę, która no nie może nosić takich wielu rzeczy, coś by jej się podobało, ale no, w zegarkach zawsze ma plastikowe to zapięcie, bo ją uczula, no nie? Uczulają ją wszystkie jakieś tam na metale ma uczulenia, więc te wszystkie tryby, to wszystko możecie sobie potem z poziomu aplikacji fajnie i muzyką możecie sobie sterować i tak dalej. Bardzo fajny zegarek. Jeżeli naprawdę szukacie fajnego zegarka, ale no nie chcecie na niego wydać kupy kasy, bo na przykład tak jak ja też wszystko niszczycie, bo ja dużo rzeczy niszczę. Jestem taką niezdarą po prostu. Tu mi spadnie, tu uderzę, tu coś tam. To za nieduże pieniądze możecie mieć naprawdę fajny zegarek. Link oczywiście i wszystkie informacje znajdziecie w opisie, a za 30 euro to grzecznie skorzystać, nie? Ja jestem na, ja korzystam, już go drugi raz ładowałam, korzystam z niego już ponad tydzień, mi się wydaje, nie wiem, jak się mylę, to Wam tu napiszę, ale jakoś tak i na razie jestem z niego bardzo, bardzo zadowolona, nic mi się nie dzieje, muszę sobie tylko ten wyłączyć tą opcję z wiecie, ruchu z nadgarstka, bo on się wtedy, o, włącza i on cały czas mryga, a tak to po co ma, ja sobie wolę, no, stryknąć i zobaczyć. W żadnym zegarku nie mam tego. Wszyscy uważam, że to jest takie fajne, że tylko się ruszy i się ten zegarek zapali, ale on się co wiecie, ja jestem roztrzepana, macham tymi rękami non-stop i on się mi włącza co chwilę. Trybów, jeżeli chodzi o te, tak jak Wam chyba to już wspominałam, jeżeli lubicie fajne tapetki, to tam nawet możecie sobie zdjęcie swojego pupila, swojego dziecka, czy swojego ukochanego, czy swoje, jak siebie kochacie, a kochajcie siebie, możecie sobie ustawić. Dobra, nie będę już gadać o zegarkach, ale ogólnie matka się uczy hiszpańskiego. Ja. Si. Mi amo Barbara. Hola, ¿cómo estás? I tak dalej, i tak dalej. I się uczę i umie już uno do stres i w ogóle zaczynam dopiero się uczyć, ale to było zawsze moje marzenie, żeby się nauczyć hiszpańskiego. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? No, i ja będę hiszpańskojęzyczna, bo ja Wam powiedziałam, że ja mieszkanie w Hiszpanii sobie kupię. Ja muszę umieć te wszystkie buenas dias, hasta luego, adios, ciao. Hasta mañana, hasta la vista, baby, i tak dalej, więc ja się uczę. Bardzo fajną, znalazłam podcasty do nauki hiszpańskiego i jestem zdeterminowana, żeby ten język opanować w takim choćby komunikatywnym jakimś tam trybie. Ogólnie mam jakąś głupawkę, ale też lepiej się dziś czuję i to jest fantastyczne. A teraz, bo pewnie mój mąż przyjedzie z tego Krakowa, a ja nie zdążę wrócić z mojej gminnej miejscowości, stolicy gminy, żeby skoczyć do tej Biedrasławy. No muszę jechać do Biedrasławy, bo mam bliżej do Społem, ale nienawidzę tego chleba stamtąd. Chyba, że pojadę sobie na piekarnię po pieczywo. Nie, jadę do Biedry i tam mam piekarnię Piskorek, z której chlebuś bardzo lubię i bułeczki lubię i wszystko lubię. I moje dzieci, w ogóle moje dzieci. Ja bym mogła żyć o chlebie. No, mogłabym. Ale moje dzieci wolą buły.
bułę, konkretną bułę. Jeszcze posprzątałam w aucie, więc pojadę sobie takim czyściutkim. Mój syn jest na wycieczce, nie ma tu światła. Będziemy robić remont! Tak, remont trzyletniego domu, nie remont. Będziemy w końcu wykańczać ten przedpokój, który, abyście przyszli, powiedzieli, ale przecież macie szafę, macie tu pomalowane, lustro wisi, przecież to jest wykończone. Nie jest. To jest wszystko nie tak, jak powinno być, ale będzie, będą lamele, będzie wielkie lustro. Jeszcze Jezu, jakby było podświetlane, to już w ogóle by była petarda, ale to chyba za daleko wybiegam. Sorry, że tak mnie widzicie od, że tak powiem, od dupy strony, tak się brzydko wyrażę, ale no, tak bywa. Tak czasami bywa, moimi. A gdzie ty idziesz? Ty nie idziesz, ty tu pieszor zostajesz. Ja jadę, nie wziąłam sobie okularów, a powiem wam, że już tak przywykłam do chodzenia w okularach, że mi źle bez okularów, dobra. Ja te okulary z Polaroida kocham. I muszę sobie kupić ten sam model z tymi samymi niebieskimi szkłami, bo świat przez nie jest piękniejszy, niebo jest bardziej błękitne, niż być może być w taką słoneczną, piękną pogodę. Cudownie. Mój mąż przyjedzie, pewnie będzie kosił i poczuje się zawiedziony, że tego za niego nie zrobiłam, ale no, sorry. I jedziemy. Mój syn jest na wycieczce, pojechali na Lipowiec. Nie wiecie, to sobie wygooglujcie. I wsiadam do auta. W ogóle wiecie, co mi ostatnio mama powiedziała? Że uważa mnie za pewną siebie, a ja w ogóle nie jestem pewna siebie. Zawsze miałam problem z pewnością siebie. Wiem, że nie widać. Ale myślę, że jakbym was tak wszystkich spotkała, to bym uciekła. A co to było? Tak dokładnie. A w ogóle muszę was zmobilizować, bo będzie niedługo film na kanale, bo dostałam się do testowania. Chcieli mnie, jak się zgłosiłam, to mnie chcieli, do testowania urządzenia, jakim jest Ovi Smart. Marki wam nie powiem na razie, ale 9 osób chyba, które no, będzie testować, dostanie ten sprzęt na własność. Więc ja będę to teraz żebrać, że jak się ten film pojawi, to ja was bardzo proszę, żebyście go obejrzeli. Żebyście go obejrzeli od deski do deski. Żeby ten film to miał wyświetlenia i co? I jakbyście tacy byli aktywni w komentarzach, taką zmowę będziemy mieć tu. Taki spisek. Kto mi pomoże? Piszcie w komentarzach, kto mi pomoże, bo ja będę testować ten sprzęt. Jestem tak ciekawa tego, bo nie dość, że podobno dużo mniej się spędza czasu w kuchni niż przy takim zwykłym smażeniu i przy pieczeniu, to dodatkowo może mnie to wybić z takiego chęci zakupu innego sprzętu, o którym już wiecie, o jakim sprzęt chodzi do gotowania. To po trzecie, wiecie, że ja nienawidzę gotować. I w ogóle przetestujemy. Wiecie, że ja wam ciemnoty nie wciskam. Ja biorę współpracę i mam współpracę. To jest taka nietypowa współpraca, bo ja dostaję na testy ten sprzęt i ja go potem muszę zwrócić. Ale no, jak to nie jest ściema i oni będą i 9 osób dostanie, no to fajnie, jakbyście mnie tak wsparli, nie? Jak mnie tam lubicie, to tak wiecie, po koleżeńsku, tak, że obejrzycie, choć was to nie obchodzi, bo na przykład już macie, albo no nie obchodzi was ten temat, ale jakbyście tak dla mnie, po prostu dla mnie obejrzeli, nie dla was, tak się pomęczyli, bo różnie jest to z tymi filmami takimi z recenzjami, a chciałabym nagrać ten film taki typowo zrecenzować ten sprzęt, także bo będę miała 30 dni na testy, więc chcę wcześniej się zapoznać, tak, ale do któregoś tam października, zaraz do początku października muszę film opublikować, więc będę z tym działać, tak, wiecie, raz. Dobra, jadę, bo wiem, że mi ten telefon pieprznie z tego i będzie tyle. A w ogóle to mam dzisiaj taką głupawę, że nie wiem, po co się dowodzę.
Hej kochani, jest już dzień następny. Antek ogląda Minecrafta, trochę mnie to irytuje, bo ma od tego swój pokój. Ja odebrałam dzieci, pożegnałam wcześniej pana, który przyjechał do mojej lodówki. No, także tak wygląda moja beautiful kitchen. Zostawił mi tak tą lodówkę. Już pan miał mi dobijać tego gazu, co tam jest w tych lodówkach. I sprawdzać, czy ucieka, czy co, ale tak go natknęło, że otworzył tą lodówkę, dotknął z tyłu, a ona cała z tyłu jest taka napuchnięta, napęczniała. Ja to w sumie zauważyłam, jak ją myłam, ale mówię, że to takie było. On mówi, tam jest gaz, ucieka i mówi pierwszy raz się z tym z czymś takim, bo mówi, no ogólnie to by obstawał bardziej, że lodówka nie będzie chłodzić, a nie z tą zamrażarką. Na razie idzie, włączyliśmy ją i idzie, ale tak samo szła wczoraj. Ja ją wczoraj włączyłam o godzinie, nie, jakoś przed południem ją włączyłam. Jak przyjechałam z siłowni, to włączyłam lodówkę i sobie chodziła. A mama zabrała Laurę na tańce, więc było po 16, zaczęła pikać. No i potem znowu nie pikała. No i dwa razy do lodówki wstawałam w nocy, jak do dziecka normalnie, o 12 i o 3 w nocy. No wstawałam, bo lodówka mnie budziła pikająca z dołu. Ja mam, wiecie, sen taki, że pikanie lodówki mnie obudzi. No i leciałam na dół to pikanie wyłączać. No i o tej 3 to już się wkurzałam, bo mnie aż już głowa bolała, bo nie dość, że miałam jakiś zły sen, w sensie taki nie za mocny, to niespokojnie spałam, coś mi się śniło, to tamto i w końcu ją wyłączyłam o tej 3 i dopiero ją włączyliśmy, jak pan przyjechał, wyciągnął mi tą lodówkę, prawie mi urwał pół szafki, no i teraz dylemat, bo on mówi, no lodówka idzie, ale ja mówię, no ale dobra, no on mówi, ona się może gotować. Ten pan powiedział, ona się może gotować w sosie własnym w tej zabudowie już, bo już kuli się ku upadkowi. No ale ja mówię, no ale przecież ja nie będę tu trzymać na środku kuchni tej lodówki. No i chyba mnie czeka zakup nowej lodówki. Bo to tak nie może być, że ona mi będzie tak pikać. Ogólnie żałuję, że żeśmy jej z powrotem do tej zabudowy nie włożyli, bo nie wiem, czy nie będę dzwonić po mojego brata albo po kogo, ale to by się przydało dwóch facetów, bo wyciągnąć ją to tam pikuś. Gorzej ją teraz tam wsadzić do środka. No jestem, powiem wam, załamana. Niespełna 4 lata lodówka i klęk. Electrolux. Petarda. Po prostu... W ogóle lodówki podzabudowe to jest jakaś porażka, ale mój mąż się uparł i ma lodówkę podzabudowę. Wyczyszczyłem tu teraz z zewnątrz, bo w środku mam wyczyszczoną i ona o tu. Ona teraz jakby wklęsła trochę. No. Słyszycie? Tak się nie robi w lodówce, nie? Bo tu mam taką małą. No i to się tak nie powinno robić. Czekajcie, bo mi spadła. Otworzysz mi ten? Przyszła jesień, leje. Myśmy wybrali się z tego powodu na nie takie planowane zakupy. Kupiłam Antkowi kurtkę, buty, korki. To sobie akurat sam kupił. Laurce kupiłam buty, ale to wam potem pokażę. Dobra, przy tej sobocie, kochani, pokażę wam, co kupiłam dzieciakom. Strasznie ciemno u nas. Pierwsza rzecz to Laurka wybrała sobie w CCC takie buty. Wiecie co, no myślę, że to przetrwa, ale żałuję, bo nie zabrałam ze sobą dwóch par butów z CCC, które mam do oddania na gwarancję, bo niestety, ale uległy rozklejeniu, mimo że tak naprawdę pierwszy raz mi się to zdarzyło, ale w przypadku takich butów jesienno-zimowych w moim przypadku też nie miałam nigdy szczęścia, ale jeżeli chodzi o takie buty dla dzieci do chadzenia, to zazwyczaj mi się sprawdzało, więc
Nie wiem. Poza tym to jest but na jeden sezon. Bardziej w kontekście o mnie mówię, że no, dwa sezony z rzędu teraz kupowałam buty, bo nie nadają się po prostu już do niczego i w tym roku planuję kupić sobie coś dużo porządniejszego. Więc zdecydowałam, żeby nie mieć za dużo wydatków i móc też coś skupić się na sobie, nie? Żeby coś sobie fajniejszego kupić, to zaopatrzyłam dzieci już w buciki, takie jesienne. Laurka wybrała sobie takie, nie wiem czy to widać, ale one nie są całkowicie różowe, tylko one mają w sobie, może czekajcie, tu jest może za dużo światła. Ale o, widać, o, teraz widać, że one są takie brokatowe. Takie sobie wybrałam. Ja ją namawiałam na czarne z takim brokacikiem, bo są też czarne. I bardzo mi się podobało z myszką Miki jedne, takie srebrne. Bardzo by jej pasowały do kurtki, która w ogóle przyszła nam super kurteczka z Vinted. Nowa, bez metki. I tak, w tamtym roku nawet kupiłam Laurce też tego typu botki sznurowane z Zary na Vinted, mierzone, niechodzone, ale w tym roku nie udało mi się nic znaleźć, stwierdziłam, że kupię jej nowe i kosztowały one 130,99. Laura wybrała sobie takie, potem jednak stwierdziłam, że w sumie do czarnej tej kurteczki, bo ma całkowicie czarną, nawet to futerko, które ma naokoło, to ma czarne, będą super. W ogóle będę wystawiać na Vinted płaszczyk Laury z tamtego roku. On jest z kaczym puchem i to jest z Reserved. Płaszcz u nas się on super sprawdził. Bardzo żałuję, że już jest mały na Laurkę, no ale ten rękawek do grudnia będzie jeszcze mniejszy. W ogóle Laurka skoczyła mi dwa rozmiary. To jest 110, a ja jej teraz kupowałam kurtkę na 122 i powiem Wam, że jakbym miała na 128, to bym się wcale nie pogniewała, bo chodzi o to, żeby ten rękaw mógłby być trochę dłuższy, ale super kurteczkę też Wam kiedyś przy okazji pokażę. Ale takie sobie Laurka buciki na jesień teraz wybrała. Poza tym kupiłam jeszcze Laurce taki polarek zwykły, w Martesie fajna promocja była, na drugi produkt było 50%, tak dobrze mówię, więc wzięłam mi takiego fajnego, ciepłego polarka i kosztował 50 zł. Ja też sobie muszę kupić jakiegoś nowego polara, ja mam polara jednego z Martesa i bardzo długo już go mam, tylko to taki jest bardziej kurtko polar, bo od spodu ma taką, wiecie, podszewkę, taka bardziej kurteczka to jest, ale lubię go na spacery czy z pieskiem, czy coś idziemy, więc stwierdziłam, Laurka ma ten cieniutką taki płaszczyk różowy, który Wam już pokazywałyśmy na holu, jak Laura pokazywała, no i stwierdziłam, że taki polarek będzie fajny pod spód, żeby jej było troszeczkę milej, troszeczkę cieplej w jakieś ładniejsze dni. Zaczęła nam się jesień, więc za oknem u nas dzisiaj aż kusiło na takie zakupy i 50 zł, myśmy za niego dali połowę ceny, bo kupowałam Antosiowi jeszcze kurtkę. No i co? No i Antoś jeszcze sobie kupił buty jesienne. To też, to nie był planowany zakup na dziś, ale właśnie była fajna ta promocja, że było 50% na drugą parę, ale pani miała jeszcze jedną promocję, 20% od całego paragonu i to u nas się opłacało bardziej, bo złotówkę mniej jeszcze zapłaciliśmy. Takie sobie wybrał. Powiem Wam, że w tamtym roku Antoś bardzo niszczy buty. Bardzo niszczy buty. Gdybym chciała je odsprzedać, to one się do niczego później już nie nadają. Wzięłam mu takie z Martesa. W tamtym roku miał czarne z żółtym. One dalej są. One się tak sprawdziły. Myśmy po nim wręcz już krzyczeli wiosną, jak się ciepło zrobiło. Weź, zmień te buty na lżejsze przecież. Jak można w takich buciorach chodzić, jak już jest tak ciepło? Więc wzięłam mu takie. Myślę, że one się super sprawdzą. One nam się nawet w zimie sprawdzały. Antek w nich latał. Jak nie było jakichś wielkich mrozów, to i tak nie chodził, no bo co to do szkoły i z powrotem, a potem jak był śnieg, to miał zwykłe, najprostsze śniegowce z Decathlonu i w tym roku też mu kupię takie same i będzie miał, bo chyba będzie miał małe już z tamtego roku na pewno. On ma już 35 rozmiar buta, więc takie buty. No i Antoś, pokażę Wam, dobre ma jeszcze korki. Ja Wam pokażę, jak wyglądają korki, które były kupione na koniec sezonu. Pokażę Wam, jak wyglądają korki mojego syna.
zakupione w czerwcu, drodzy. Ja nie wiem, co to dziecko robi. Tak wyglądają korki mojego syna. Tak. To jest jakaś masakra. One są jeszcze dobre na niego. No ale przecież one tak wyglądają. Więc musieliśmy kupić nowe. Bo jeszcze sezon trwa i mam nadzieję, że jak się potem zacznie sezon halowy, to że na wiosnę one będą jeszcze dobre, ale kupił sobie takie, bo ja mówię, no synu, aż wstyd cię na te turnieje i na to wszystko wysyłać w takich korkach. I ma takie, bo te jeszcze, wiecie co się obawiałam? Myślałam, że on ogra w tych korkach do końca, ale one się już tu rozklejają i nie daj Boże, odpadnie mu to, to w zęby wybite. No tragedia, nie? No jak wysłać dziecko na turniej w takich korkach, no przecież. No i oprócz tego kupiłam jeszcze Antkowi zwykły, najzwyklejszy soft shell, pokażę Wam. Też, bo zamówiłam okurytkę na Vinted, ale powiem Wam, no że pani, nie wiem czy Wam już o tym mówiłam, mówiłam Wam, że pani wystawiła ją, a ona jest totalnie dziewczęca, ale wystawiłam ją na Vinted, mam ją jeszcze pokazać koleżance, może koleżanka będzie chciała ją kupić, a jak nie, to zostawi ją Laurce, przyjdzie i przyjdzie czas, że na nią i 140 będzie dobra, więc będzie miała czy na spacer z psem, czy coś. Ona szybciutko rośnie. Zobaczcie, no taka zwykła z Martesa, softshell, taki na polarku, takim w środku. Będzie miała ekstra, wziąłam mu już na 140, powiem Wam, że duża rozmiarówka, bardzo długie ręka, w sumie nawet nie rozmiarówka, tylko bardzo długie rękawy, między 140 a 134, 134 miał takie jak ulał, więc na wiosnę już nie byłby dobry, a 140 ma zdecydowanie za długie, ale stwierdziłam, że weźmiemy większe, więc tak to na razie wygląda. Dzieci mam na jesień ubrane, bardzo się cieszę. Cieszę się, bo Antusia też będę miała ze 2 lata z głowy z tą kurtką. Najgorsza jest Laura, powiem Wam, że jak Antek potrafił chodzić w kurtkach po 2 sezony, jak mu się większą kupiło, to Laura, to skacze mi Laura po 2 rozmiary, naprawdę. Ona miała w tamtym roku kurtkę zimową na 110, w tym roku ma na 122 i powiem Wam, że mógłby być ten rękach droższy. I mimo, że była kupiona na Vinted, to jednak kosztowała 140 zł. Mam nadzieję, że nie będę musiała kupować i drugiej, a z butami to też moja Luśka 5 lat ma już 30 rozmiar buta, to jest, nie wiem, to jest szok, jaką ona ma wielką stopę na 5 lat, no ale mam nadzieję, że nie będzie miała 40, albo, bo są takie rozmiary, ja mam 39, uważam, że to jest spoko jeszcze, ale większa stopa u dziewczyny, no to musi być problem, no nie? Zresztą mam koleżankę, która ma 41, no to masakra, masakra ma, czy szpilki, czy coś kupić, no to ciężko. Mam też koleżankę taką, co ma 35, to nie wiem, ona chyba buty na dziecięcym kupuje. To też malutkie buciki. Tak? Także takie poczyniliśmy zakupy. Pokaż z boku. No i fajnie. Co robicie? Ładuje się telefon. Mówiłam? Dobra, możecie sobie zagrać. Nie, ale mi się ładuje telefon. Widzicie? Oni grali. Dobra, ale ja przynajmniej nie będą latać, nie będą nic szaleć, bo ej, no a stąd nie wolno, bo... Antek, czemu nie dojadłeś jogurtu? Potem go dojesz, widzicie? Ja mam rozkręcone to tu wszystko dalej. Lodówka wyłączyła mi się wczoraj raz w nocy, więc jeszcze chodzi, ale... No, wiecie co, ona cały czas chodzi, więc będziemy kupować nową, nawet nie przykręcona jest tu, będziemy kupować, to jest lodówka pod zabudowę, więc będziemy kupować nową i powiem Wam, że mam upatrzone 2
lodówki wolno stojące, które bym chciała tu jakoś wkomponować, bo no przydałaby mi się większa lodówka, jak już mam wymieniać. Co prawda, jak będę wymieniać, to też to jak będę wymieniać, to mam jedną pod zabudowę z Samsunga upatrzoną, no a drugą z Ikei. A i powiem Wam, że chyba kosztem nawet wielkości to bym kupiła tego samego rozmiaru tą z Ikea, bo mam 5 lat od razu gwarancji, bez żadnych dopłat, żadnych niczego, niż tamtą. I wzięłabym sobie ją na pół roku na raty, ale no marzyłaby mi się, jedna mi się bardzo spodobała, wiecie, taka nie dwudrzwiowa w sensie, że ten, ale ma dwoje drzwi i szuflady do zamrażarki. Mega mi się spodobała ta lodówka, bo nie jest też wielka, bo ma 70 cm, tylko kwestia tego, że musielibyśmy ją jakoś tu wkomponować i zabudować, żeby to wszystko fajnie wyglądało. No. I fajnie w ogóle, jakby była czarna, tak jak nasza ta, a ona jest taka, pasuje do kuchni, no ale koło piekarnika to tak dziwnie trochę będzie wyglądać, ale... Nie mam tu, ta kuchnia jest tak zaprojektowana, no, że nie ma za bardzo gdzie jej tu wsadzić. Trzeba by było całą tą tam ściankę tak zdefragmentyzować i jakoś to tam zabudować, czy szafkę na to kupić, czy coś. No ale byłoby to do zrobienia, nie? To znaczy, no ciężko by było trochę, no bo szafki albo są 60 w IKEA, albo są 80, a lodówka ma 70, więc... Pod tym względem mogłaby być lipa. Musiałby mi to stolarz zabudować. W sensie jakoś, żeby nie było dziury, nie? Tak, żeby... Nie wiem. Nie wiem, jak to zrobić, powiem Wam szczerze. Nie, no nie, żebym się nie wyspała. I to przez Krzysztofa. Zresztą jak to oglądasz, to nie wyspałam się. Gadaliśmy do pierwszej w nocy na FaceTime. Jaka jestem zmięta, a o 7 musiałam wstać, bo mój syn ma turniej trwa, pojechał na ten turniej ze znajomą i ze swoim kolegą, a no my tam teraz z Laura się w końcu obudziła, więc ja się też ogarnę i tam pojedziemy, tylko muszę się trochę ogarnąć jak człowiek, żeby wyglądać, no i pojedziemy na ten mecz. Co? W czym ci mam pomóc? Aha, no to zaraz ci ubiorę, chodź umyć zęby. No, Laura ma w ogóle rękę w szynie, moi drodzy. Zderzyła się z Antosiem noga, ręka i... Laucia, ale idź się ubierz. Ubierz koszulkę. Ale ja nie tam nie. To myj zęby, ale nie pokazuj się w kamerze. Dobra. A gdzie jest kamera? Nie widzę. Nie, gdzie jest? Nieładne.